Jak wiecie, mam delikatną słabość do firmy Blitzwolf. Pojawił się nowy produkt w ich ofercie, tak naprawdę kilka nowych produktów, ale głównym produktem, o którym dzisiaj powiem, będzie głośnik bluetoothowy. Do niego za chwileczkę przejdę. Również znalazłem na stronie producenta nowe kolorowe przewodziki, a mam obsesję przewodową i postanowiłem również takie kolorowe kupić, żeby zbadać, czy dają sobie one radę. No i nie, dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, jeżeli powiem, że działają zgodnie z przeznaczeniem. Po obciążeniu pełnym prądem nie ma absolutnie żadnego problemu, tak więc również jeżeli ktoś lubi takie kolorowe przewodziki, to może sobie ich poszukać, bo działają poprawnie. Przejdę teraz do samego głośnika. Wraz z głośnikiem od producenta otrzymujemy kolejny kabelek USB do ładowania tego głośnika. Głośnik ma wbudowany akumulator, który będzie nam pozwalał na 7 godzin pracy. Co prawda producent informuje nas, że powinno być około 8. Myślę, że to, jak długo on będzie pracował, będzie zależało bardzo mocno od tego, jak głośno tej muzyki słuchamy. W moim przypadku w granicach 6-7 godzin to głośnik sobie mógł odtwarzać. Oprócz tego drugi przewodzik, który będzie służył nam do podłączenia starego urządzenia, które nie jest wyposażone w moduł Bluetooth, do tego głośnika za pośrednictwem właśnie takiego kabla, potocznie zwanego jackiem. Sam głośnik wykonany jest z aluminium, jest ciężki. Wyciągając go z pudełka, widzimy, że to jest już produkt premium. Cała główna część obudowy wykonana z aluminium, całe mnóstwo otworków. Jest ten duży plus tego, że mamy tą obudowę aluminiową. W momencie, kiedy nawet gramy na pełny regulator, absolutnie żadne zniekształcenia tutaj się nie pojawiają. Tylna część obudowy wykonana już z dobrej jakości plastiku. Na niej widzimy dwa gniazda. Jedno gniazdo właśnie do podłączenia przewodu typu AUX, a drugie do podłączenia ładowarki. Sam wbudowany akumulator będziemy ładować około 3-4 godzin. Może on przyjąć prąd 2 A, tak więc ten proces ładowania w miarę szybko on będzie u nas realizowany. Na stronie frontowej, tu gdzie mamy te małe otworki, również widzicie diodę LED, która będzie nam sygnalizowała to, czy głośnik jest włączony, czy jest sparowany, czy mamy odpowiedni poziom baterii. Samo włączenie tego głośnika, jak widzicie, jest sygnalizowane takim przyjemnym dźwiękiem. Ja może go teraz włączę. Mamy na górze również aluminiowe przyciski, które będą pełniły funkcję sterującą. Pierwszy przycisk zasilania, drugi przycisk jest to przycisk, którym będziemy odtwarzali, zatrzymywali odtwarzanie muzyki. Dwa przyciski do regulacji głośności, one również będą odpowiadały za to, że będziemy utwory przesuwać o kolejny do przodu i o kolejny do tyłu. Na spodzie głośnika znajdziemy dwie duże gumowe nóżki, które będą nas dobrze izolowały od platu stołu, czy jakiegoś elementu, na którym będziemy ten głośnik ustawiali, żeby nie powodował jakiegoś rezonowania czy zniekształceń. I oprócz tego ich powierzchnia jest dość duża i dobrze się ten głośnik, że tak powiem, przysysa nam do blatu stołu. Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem tego głośnika, jeśli chodzi o jakość jego wykonania. Nie mam tutaj absolutnie żadnych zastrzeżeń. Kolejnym elementem istotnym, a tak naprawdę najistotniejszym, jest to, jak ten głośnik będzie pracował. Może odtworzę jakiś dźwięk, żebyście mogli na własne ucho posłuchać, jak to działa. Muszę to powtórzyć, tradycyjnie zresztą, że przez tego typu odsłuch no nie będziecie w stanie ocenić, jak ten głośnik gra. Zawsze jednak mimo wszystko namawiacie, żeby tego typu chwilowe próbki nagrywać, tak więc i tym razem to uczyniłem. Teraz moje wrażenia odsłuchowe. Głośnik gra na bardzo przyzwoitym poziomie. Nie jest to może najgłośniejszy głośnik, jaki w życiu widziałem, ale gra jak na swój niewielki rozmiar. Całkiem przyzwoicie. Dość głęboki bas, dość głęboki jak na takie membrany zastosowane w tym głośniku. Wiemy, że nie da się tutaj oszukać fizyki, no i ze względu na rozmiar tego głośnika, który jest głośnikiem bardzo kompaktowym, przeznaczonym do tego, żebyśmy go mogli zabrać gdzieś ze sobą, postawić go sobie na stole przy grillu, gdzieś w łazience, gdzieś powiedzmy na boisku szkolnym. Tak więc ta głośność myślę, że będzie zadowalająca i zaskakująca jak na tak niewielki
głośnik. Jeśli chodzi o jakość reprodukowanego dźwięku, również muszę przyznać, że jest na bardzo wysokim poziomie. Ciekawe jest również to, że cały projekt powstał na Kickstarterze. Zlinkuję Wam tradycyjnie w opisie link do samego głośnika, do sklepu, gdzie go można nabyć, oraz do projektu kickstarterowego, gdzie będziecie mogli przeczytać więcej o idei powstania właśnie takiego rozwiązania, a nie innego, oraz o tym, co wyróżnia ten głośnik na tle innych urządzeń. Nie przedłużając, głośnik zrobił na mnie bardzo przyzwoite wrażenie ze względu na jakość zastosowanych materiałów, samo wykonanie, sam design tego głośnika. Również jak na swoje rozmiary charakteryzuje się bardzo przyzwoitym pasmem przenoszenia oraz głośnością reprodukowanego dźwięku. Jeżeli posiadacie taki głośnik, zachęcam Was do komentowania. Napiszcie, jak on u Was się spisuje. Napiszcie, jak Wy go odbieracie w porównaniu z innymi urządzeniami. Zachęcam również do oceny filmu, subskrypcji kanału, jak i odwiedzania strony testhub.pl.